rezerwacja w Pardon to tu. Witamy i zapraszam na program, w którym będzie dużo fantastycznej muzyki. Renata Przemek spotkała się z zespołem Daga Dana i nagrały dziewczyny fantastyczną płytę. Zapowiedź tej płyty w postaci teledysku i pierwszej piosenki można już oglądać i słuchać. W lutym ruszają w trasę i będą kolejne odsłony. Płyta nazywa się Vera to ja, a ja zapraszam na rozmowę. A w drugiej części Marcin Masecki, fantastyczny muzyk, kompozytor, pianista, który też postanowił śpiewać i śpiewa argentyńskie walce, bolera, tańce, tanga, także z nim również będziemy rozmawiać dzisiaj, a także z Kasią Smutniak, aktorką, która tym razem w roli reżyserki zrobiła wstrząsający dokument o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Dokument nazywa się Mur i ciągle go można oglądać w ramach Watch Dogs Festival. C'è un uomo in questo momento che sta morendo disidratato, che sta urlando per il dolore ai reni di fronte alle guardie di frontiera polacche che non muovono un dito. La sabota. Weźmiesz nas? Mnie? Ją? Ok, da adesso un po' abituati, c'è un sacco di polizia. Registratore lì, ok. Praticamente ovunque. Mam odchody w Hiszpanii, proszę bagażu. Patrzcie, plus derka, czy nie jada. Dare! Czy możesz mi wysłać taką wiadomość, żeby po prostu siedzieli na tyłkach i nie ruszali się z lasu? To nie jest trudne. Dziś będę rozmawiać z aktorką, z Kasią Smutniak, aktorką polską, mieszkającą od lat we Włoszech. Tym razem w specjalnej roli. Katarzyna Smutniak zrobiła film, debiut dokumentalny. Film nazywa się Mur, miał swoją premierę na festiwalu w Toronto. Był też pokazywany na Watch Dogs Festival w Polsce i w wielu, wielu miejscach i Polski, i Włoch. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Katarzyno, historia tego filmu zaczęła się od reportażu, który pani zrobiła dla włoskiej telewizji na temat kryzysu uchodźczego na polsko-białoruskiej granicy. Tak, ten reportaż powstał w 2021 roku. W listopadzie, tak. No, dla włoskiej telewizji do programu Propaganda Live. To było już po utworzeniu strefy? Nie, to było zanim powstała strefa, prawda? To było rok. Po utworzeniu strefy, tak, powstał z tego taki 50-minutowy reportaż, który trafił do telewizji włoskiej. Mhm. No właśnie, sytuacja na polsko-białoruskiej granicy to nie jest sytuacja z punktu widzenia Polski, ona jest wyjątkowa, bo tam powstał mur oddzielający nas od osób uchodźczych, które próbowały się dostać do Polski, zwabione przez reżim Łukaszenki, ale przecież to są sytuacje, które zdarzają się wszędzie na świecie i wy we Włoszech macie z tym do czynienia już od dłuższego czasu, prawda? Zastanawiam się, dlaczego właśnie ten mur na polskiej granicy był dla pani tak bardzo znaczący, bardziej na przykład niż to, co wydarzyło się, czy dzieje się na Lampedusie. Po pierwsze, nie. Sytuacja, która jest w Polsce do dzisiaj, która zaczęła się w 2021 roku, nie przypomina nic, żadną inną sytuację na świecie. Po pierwsze, pierwsza grupa, która pojawiła się w sierpniu tego roku, 2021 roku, to była grupa większości Afgańczyków. Afgańczycy, którzy uciekli i kilka dni wcześniej z Kabulu. I ta grupa od razu została otoczona przez wojsko, oddzielona od mieszkańców, reporterów i aktywistów. I to była bardzo, bardzo taka ścisła akcja, która była początkiem całego kryzysu. Została wprowadzona strefa czerwona bardzo szybko po tym, żeby nie dać żadnej możliwości obserwatorom zewnętrznym wjechania do tej strefy, czyli dziennikarzom, czyli organizacjom humanitarnym, międzynarodowym, które mogłyby opanować sytuację, która tam się działa. I de facto ta strefa powstała i potem mur dla bardzo małej liczby osób, które przechodziły przez tamtą granicę i przechodzą przez tamtą granicę. We Włoszech sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda tak. W pierwszych
tylko 6 pierwszych miesiącach tego roku do Włoch przypłynęło 125 tysięcy. 125 tysięcy uchodźców tylko 6 miesięcy tego roku i to nie jest najgorszy rok, absolutnie. A mur w Polsce został wybudowany dla ilu? Ilu osób, które przekraczały granice? Załóżmy, no już przesadzając, 30 tysięcy? Więc zacznijmy sobie zdawać sprawę, że to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, nie jest adekwatne do niczego, co dzieje się w innych krajach. No i jest to też granica Unii, prawda? Bo to jest granica nie tylko Polski z Białorusią, ale też granica Unii z Białorusią. Tu kończy się Unia Europejska. Tak, zgadza się. Dlatego to nie jest tak, że to, co zostało zrobione w Polsce z murem i z czerwoną strefą, to nie tyczy się tylko polityki polskiej i Polski, lecz tendencji europejskiej. Na dzień dzisiejszy Włochy kilka tygodni temu podpisały traktat, Giorgia Meloni podpisała traktat z Albanią, w którym jest zmówienie na wysyłanie uchodźców do Albanii, do obozu w Albanii. To już ma miejsce też w Rwandzie na przykład. Rząd Wielkiej Brytanii wysyła uchodźców do Rwandy. Oczywiście to wszystko jest pozakonstytucjonalne, nielegalne, no ale dzisiaj tak de facto sprawa wygląda. Sama nie wiedziałam przed rozpoczęciem tego całego projektu, że w Europie są de facto już, jest już 19 murów i następne 12 czeka na pozwolenie do budowy i to jest tendencja europejska, tak żeby się, taka żeby się zamknąć, oddzielić od świata zewnętrznego. Zresztą to jest tendencja światowa dzisiaj. Tak, no właśnie Donald Trump też zapowiadał budowę muru na granicy z Meksykiem parę lat temu. To jest tendencja światowa i to jest no, ucieczka przed, nie tylko przed ludźmi, którzy potrzebują pomocy, ale przed problemem, który raczej będzie narastał. On nie zniknie, o czym pani też opowiada w swoim filmie. Żaden z tych krajów nie poczynił, nie dokonał czerwonej strefy, gdzie de facto nie można, żadna organizacja humanitarna, międzynarodowa, większa, która miałaby strukturę i możliwości, żeby pomóc, nie mogła wejść. To jest tylko i wyłącznie fenomen w naszym kraju. Byłam na projekcji pani filmu w kinie Muranów i po projekcji pani powiedziała, że spodziewała się, jadąc już z zaprzyjaźnioną współautorką filmu, jadąc na granicę polsko-białoruską, powiedziała pani, że spodziewała się wszystkiego, ale nie spodziewała się pani, że nie zobaczy tam nic, że po prostu i dziennikarze, co podkreśla zawsze Agnieszka Holland, i w sumie no też w jakiś sposób działacze organizacji pozarządowych no, przyjęli tę decyzję polskiego rządu, zaakceptowali w pewnym sensie, prawda? Nie było protestów, nie było pikiet, stworzono czerwoną strefę, uniemożliwiono wjazd pod ten, wtedy jeszcze nie mur, ale w każdym bądź razie pod tą zaporę i koniec. I to było dla pani jakby najbardziej chyba uderzające. Tak wynikało z tego, co pani mówi. Po tym drugim konflikcie teraz Izrael i Palestyna, nic już mi się nie wydaje dziwne i ta cisza, przede wszystkim ta akceptacja sytuacji środowiska międzynarodowego i nie tylko właśnie osób, które mieszkają na Podlasiu, obywateli polskich, ci, którzy nie mieszkają na Podlasiu, osoby, które to dotknęło i też nie dotknęło, a przede wszystkim to, co nie spodziewałam się nie zobaczyć, właśnie to jest ta cisza i taka jakaś rezygnacja ze strony mediów w sumie. To jest coś, z czym czego nie spodziewałam się zobaczyć.
Choć przecież równocześnie podczas wojny w Ukrainie media są w najtrudniejszych sytuacjach i miejscach, prawda, z narażeniem dziennikarzy, dziennikarki, z narażeniem życia, więc rzeczywiście tutaj ta akceptacja no, była zaskoczeniem, ale ten film jest też bardzo osobisty. To jest film o pani, o wrażliwej mieszkance Europy, która jedzie nie tylko na granicę, ale też być może do granic poznania własnej rodziny, własnej przeszłości. Jedzie pani, spotyka się z dziadkami, którzy mieszkają w środku właściwie byłego getta łódzkiego. Jedzie pani do rodziny, która mieszka na granicy z Ukrainą. I czego się pani dowiedziała przede wszystkim o sobie, o swojej historii, o swoim dzieciństwie, być może o rodzaju wyparcia, które się stosuje, żeby żyć? No to jakby z tej całej historii zrobiła się dosyć intymna opowieść. To tak nie miało wyglądać, ale tak wyszło po prostu, bo ja pracuję jako aktorka nad emocjami i za każdym razem, jak pracuje się nad emocjami, to stara się wrócić do sedna sprawy, do takiej genezy jakiejkolwiek emocji, czyli motyw jakiejkolwiek emocji. I w sposób naturalny jakby stało się tak, że zastosowałam tą samą metodę podczas pracy nad tym projektem. Chciałam też, żeby ta opowieść była szczera, bo chciałam być szczera z odbiorcą. Ja nie jestem tutaj specem geopolitycznym, nie jestem aktywistą, lekarzem, adwokatem, politykiem i chciałam też jakby wydostać się z kontekstu, wprowadzając zewnętrzny punkt widzenia. Tym zewnętrznym punktem widzenia jest też głos Marelli, tak, mojej współtowarzyszki podróży, ale też mój osoby, która mieszka de facto od ponad 20 lat za granicą. I tak jak każdy Polak i każda osoba, która nie mieszka w swoim kraju, nosi za sobą to takie poczucie winy. To do tego się dochodzi dopiero po latach jakby. I poczucie winy jest związane z wieloma elementami. Sam fakt, że ktoś zostawia swój kraj, to jest w ogóle niezależne z jakiego motywu, z jakiego powodu, czyli jest emigrantem ekonomicznym, czy klimatycznym, czy musi zostawić swój kraj, czy po prostu decyduje, żeby zostawić swój kraj, to jest nieważne. Za każdym razem, jak ktoś zostawia swoje korzenie, to żyje z poczuciem winy. I ja przez całe życie słyszałam od przyjaciół, rodziny, znajomych, najbliższych, gdy wyrażałam swoje opinie na to, co dzieje się w moim kraju i śledzę zawsze to, co się dzieje w moim kraju i to, że mieszkam za granicą, to nie znaczy, że nie interesuję się tym, co się dzieje w moim kraju, że nie jest mi to bliskie. To słyszałam, że no wiesz Kasia, ty, żeby zrozumieć, co tutaj się dzieje, musisz tutaj żyć. I jakby pozwalałam sobie, że to do mnie dochodziło przez wiele lat i to się skończyło w 2021 roku, gdy w lesie w Puszczy Białowieskiej w moim kraju zaczęły umierać dzieci. Ja po raz kolejny mojej przyjaciółce powiedziałam, no ale wiesz, umierają tam dzieci. I od nią słyszałam, ale wiesz Kasia, no to nie jest tak jednoznaczne, wiesz, ty musisz tutaj być, żeby to zrozumieć. W tym momencie coś we mnie pękło. Zrozumiałam, że nie, właśnie, że nie. Że ja nie muszę być w lesie w Puszczy Białowieskiej, żeby czuć się odpowiedzialna za śmierć dziecka. Tak samo jak nie muszę być w Iranie, żeby czuć się powołana do sprawy, jeśli chodzi o sprawę kobiet w Iranie. Tak samo nie muszę być w Strefie Gazy, żeby poczuć się odpowiedzialną za śmierć dziecka w Strefie Gazy. Czyli ta globalizacja coś za sobą pociąga i pociąga też za sobą odpowiedzialność. I ja chciałam to opowiedzieć i chciałam wrócić do jakby opowiedzieć też w sposób taki, tak jak mówiłam wcześniej, szczery, poprzez moją perspektywę. Właśnie tego Polaka, który
podejmuję się takiej podróży i starałam się analizować też moje emocje w tym wszystkim. Wydaje mi się, że ten punkt widzenia będzie bliski osobom, również te, które nie mieszkają w kraju, ale interesują się tym, co się dzieje i czują się odpowiedzialne za to, co się dzieje. I biorą w tym czynny udział, nawet jeśli są za granicą. Ja pochodzę z generacji, jestem z 79 roku, rodziłam się 10 lat przed upadkiem muru berlińskiego. Jako nastolatka odkryłam świat i wyruszyłam w ten świat i wszyscy moi przyjaciele i znajomi w liceum, praktycznie większość z nas wyjechała. Cała generacja. Wyjechaliśmy, bo mogliśmy. Po prostu. Pamiętam pierwszy paszport. Pamiętam, jak poczułam się częścią świata i poczułam się zaakceptowana przez świat. I to było tak niesamowite poczucie, że dzisiaj, jak ta wolność jest jakoś regulowana albo odbierana, ja to bardzo szybko wychwytuję. Z tego względu, że miałam to szczęście, mówię to dzisiaj, to jest szczęście, urodzić się te 10 lat wcześniej przed upadkiem muru berlińskiego. Ja myślę, że do niektórych rzeczy człowiek dorasta i dochodzi. W moim kraju przez 20 lat zmieniło się naprawdę dużo, zmieniła się też trochę mentalność. Czasami jak wracałam, to nie mogłam się już w tym odnaleźć. I rozmawiając tak z przyjaciółmi, ze znajomymi, którzy wyjechali właśnie te 20 plus lat temu, jest nam trudno się odnaleźć w tym wszystkim. Jest nam trudno zaakceptować. Właśnie dziś jest zaprzysiężenie nowego rządu. Akurat rozmawiamy w momencie, kiedy ten nowy rząd Donalda Tuska otrzymuje już misję działania i pewnie to działanie bardzo szybko się rozpocznie. Czy pani wiąże z tym nadzieję na rozwiązanie tego problemu, problemu osób uchodźczych? Tak, muszę mieć taką nadzieję, bo to musi się skończyć. To musi się skończyć. Minęły 2 lata. Osoby, które mieszkają na Podlasiu, dalej prowadzą takie życie, dalej chodzą do lasu ratować ludzi, którzy umierają w lesie, dalej szukają trupów. To musi się skończyć i jestem pewna, że to się skończy i osoby, które zdecydowały za ich życie, będzie historia ich jakoś rozliczy. Ja jestem pewna, tylko tutaj teraz chodzi o to, że co by się mogło wydarzyć tutaj i teraz. Fakt jest taki, że tak mówię też z tego zewnętrznego punktu widzenia, nie? Ale że cały świat się na nas patrzy, bo nagle po raz kolejny Polska jest tym krajem, który jest taką kontrtendencją europejską. Jak mówię kontrtendencja, bo to jest naprawdę jedyne miejsce na razie w Europie, gdzie wydarzyło się coś historycznego i nam musi się udać. Jeśli nam się uda, będą za nami też inni. I ja mam nadzieję, że sytuacja na granicy zostanie rozwiązana, chociażby żeby włączone było w to prawo, bo na razie jest bezprawie. Wystarczyłoby nawet tylko to. Wspomniała pani o tym, że urodziła się na 10 lat przed 89 roku. Wtedy daliśmy impuls, to z Polski poszedł impuls, żeby obalać mury. Teraz te mury powstają na nowo i ta ogromna dawka takiej międzynarodowej solidarności, empatii jest ogromnie potrzebna i woli politycznej, żeby zmienić tę sytuację. I my to potrafimy, co pani zresztą, tak jak i Agnieszka Holland w Zielonej Granicy i pani w swoim filmie pokazuje tę drugą granicę polsko-ukraińską, gdzie tyle dobra się wydarzyło i tyle serca i odwagi wykazaliśmy my jako społeczeństwo w stosunku do naszych sąsiadów. To jest budujące, że można, prawda? Że da się to zrobić. Ja przede wszystkim poprzez tą historię taką
dramatyczną i tragiczną na granicy polsko-białoruskiej, czy na granicy polsko-ukraińskiej. I często zastanawiałam się, czy ja już mniej wierzę w ludzi i w nas jako wspólnotę, czy jako jednostki, ale de facto osoby, które poznałam, i ich postawę, i ich heroiczne gesty, bo mówimy o bohaterach, o osobach, które decydują się na pomoc, nie mając żadnych narzędzi i możliwości, żeby to zrobić, ale idą za swoim jakimś moralnym głosem i wiedzą, że są po dobrej stronie historii i to im wystarcza. I ja takie heroiczne postawy poznałam właśnie w Polsce, właśnie w tej Polsce dzisiejszej. Te osoby i te heroiczne gesty są dla mnie jakby ostatnią deską ratunku, żeby po prostu wierzyć jeszcze w jakiekolwiek człowieczeństwo i tam je opowiedzieć. Wydawało mi się bardzo ważne, żeby to opowiedzieć właśnie w takim momencie. I jestem niesamowicie dumna, że to właśnie Polacy tak potrafią. I jeśli mamy od czegoś zacząć teraz, w tym nowym momencie naszego państwa, to ja bym zaczęła od właśnie tych osób. I muszę powiedzieć, że właśnie we Włoszech w ciągu tych wszystkich lat, z całą problematyką migracyjną, jaka jest, ja nie poznałam tak radykalnych postaw jak w Polsce. Okazuje się, że wystarczy, że politycy nie przeszkadzają i ta dobra energia, odwaga naprawdę się ujawnia. No, organizowaliśmy się wszyscy, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i ta pomoc rzeczywiście zadziałała. I na koniec, pani Katarzyna, bo ten film opowiada o dramatycznych wydarzeniach, ale jest w nim też sporo humoru, jak to w życiu. I jedną z bohaterek jest pani babcia. Czy jej się film podobał? Babcia nie widziała niestety jeszcze filmu. Zobaczy wkrótce, mam nadzieję. Jeszcze nie widziała. No właśnie, ciekawa jestem. Babcia pewnie by powiedziała: Ej, tam. Babcia. Dziękuję, dziękuję i życzę kolejnych wspaniałych spotkań z publicznością, odbioru pani filmu. W Polsce jeszcze można go oglądać. Mam nadzieję, że wejdzie też do kin, bo film jest ważny i stanowi tak właściwie taki materiał dokumentacyjny do filmu Agnieszki Holland Zielona Granica. Właściwie te filmy mogłyby być puszczane razem. W Polsce właśnie tylko i wyłącznie w tym tygodniu w Kinie Muranów w Warszawie są projekcje. To jest jedyny partner, jakiego mam, jeśli chodzi o dystrybucję. To też jestem im niesamowicie wdzięczna, że weszli w dystrybucję, ale film na razie jest w dystrybucji wyświetlany tylko i wyłącznie w Kinie Muranów do 17 grudnia, więc zapraszam. Dziękuję bardzo, dziękuję za spotkanie, gratuluję filmu. No i rozumiem, że to nie powiedziała Pani jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o dokument. Zobaczymy. Dziękuję Dzięki bardzo. Pani Katarzyno, dziękuję. No, to pozdrawiamy w takim razie i wesołych świąt, odpoczynku. Wesołych świąt dla wszystkich. Cześć. Chcecie sobie poprawić humor? Zobaczcie przepiękny teledysk duetu, no nie duetu, bo jest część duetu Dagadana, zespołu Dagadana, czyli Daga Gregorowicz jest z nami i Renata Przemyk. Dziewczyny się Dzień spotkały, dobry. nagrały płytę, ale na razie można oglądać teledysk i słuchać pierwszej piosenki z tej płyty. Płyta będzie się nazywała, a właściwie już się nazywa Vera to ja. To która z was jest Vera? Każda. Ja też mogę być Berą? Oczywiście.
Cudownie. Oczywiście. Jak się dogadałyście w sprawie płyty? Jeszcze jest Dana Winicka. Tak, druga część zespołu. To jest to podstawowe żeńskie trio. Cudowni mężczyźni z gatunku tych, którzy umieją współpracować i współbrzmieć jak mało kto. I generalnie takich ludzi szukamy w życiu i to nas prowadzi właśnie do takiego poczucia harmonii, głębokiego sensu. O tym jest ta płyta, o współbrzmieniu. Współbrzmieniu na wielu poziomach ludzkim, wokalnym, mentalnym. I takim życiowym, bo wtedy po prostu jesteśmy w stanie osiągnąć i tę przyjemność życia, i ten święty spokój, kolor i jest jednocześnie intensywnie i tak spokojnie. Wy kojarzycie się z muzyką etniczną, nazwijmy to. Jesteście zakorzenione w kulturze ukraińskiej, w folklorze ukraińskim, polskim. Mieszacie i bawicie się tym od dawna. Renata krąży swoimi ścieżkami, no ale tutaj gdzieś te ścieżki się spotkały i przecięły. O czym jest ta płyta, jakbyś miała ją opisać? No dla mnie to jest taka takie siostrzane spotkanie, nie tylko w studio, ale także to jest przekazanie tych mądrości życiowych o tym, kim jest kobieta. O tym, no to też, kim jest kobieta? O tym, kim jest kobieta? No na pewno przy tej płycie dowiaduję się, że ja nią jestem. I odkrywałam przy tych nagraniach wiele, tak przy wielu rozmowach wspólnych, te ukryte części siebie, też kobieta, która jest cykliczna, kobieta, która jest mądra i kobieta, która nic nie musi, kobieta, która po prostu może wreszcie być sobą, a to wreszcie to niekoniecznie oznacza tylko i wyłącznie drogę do walki o siebie, ale także bycie po prostu w zgodzie z naturą, z samym sobą. Na pewno to, że my wyjechałyśmy nagrywać ten teledysk do Szklarskiej Poręby, ale tak naprawdę na obrzeża tej Szklarskiej Poręby, też nas mocno do siebie zbliżyło i to już było po nagraniach płyty, ale to jeszcze bardziej pokazuje, jaka jest ta współczesna Wera. Że współczesna Wera może czerpać z przeszłości, ale także przekazywać przyszłym pokoleniom to, co w tej przeszłości, w teraźniejszości jest najważniejszego. A jest nią prawda o tym, że kobiety mogą też być razem ze sobą, nie muszą konkurować i mogą przekazywać sobie te rzeczy, które pozwolą im w przyszłości być dobrymi ludźmi. To jest o tym też jak dobrze jest czerpać z tradycji, jak dobrze jest trzymać się razem, jak dobrze jest poznać naturę i tę własną, ale i tę, w której żyjemy. Znaczy, jak się jej przyjrzeć, pogodzić z nią, dogadać. Kiedyś kobiety gdzieś tam, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, trzymały się razem, blisko, miały tę wspólnotę działań. Uczyły się wzajemnie, jak przetrwać w trudnych warunkach, a zazwyczaj były to trudne warunki, ale też umiały się cieszyć tymi małymi radościami dnia codziennego. To nikt już tak chyba jak przeminęło, prawda? Myślę, że jakby nastąpi ten renesans. Dotrzeć. Nikt tak jak matka, babka, kobiety w bliskiej rodzinie nie powie dorastającej dziewczynie, dziewczynce, młodej kobiecie, jak to jest być kobietą. Nie zapozna jej z jej fizjologią, z tym, co ją czeka. Właśnie jeżeli chodzi o oczekiwania społeczne, ale też nikt jej tak dobrze nie powie, jak to jest odpowiadać na te głosy natury. Mhm. Co się będzie działo z jej ciałem. Nikt jej nie powie, że to ciało jest w porządku, takie jakie jest. Ono ma po prostu służyć. Mhm. Ono nie ma spełniać jakichś wygórowanych oczekiwań świata zewnętrznego. No to jest oczywiście idealna sytuacja. Ono ma przede wszystkim działać, idealnie działać tak, żeby w zgodzie z tą naturą uzyskiwać określone efekty, czyli sprawiać przyjemność taką codzienną, zwyczajną. To nie chodzi o jakieś takie wysokie C. Gotowanie rosołu, tam też jest u was współdziałanie. Takie współdziałanie. Zresztą to jest też tak, że nikt z nas nie jest w stanie poczuć bólu tej drugiej osoby, już bez względu na płeć. Czy cieszyć się tak, że zamykamy oczy, jesteśmy samotni.
że trzeba kiedyś zasnąć, że ta wiedza, to pogodzenie z naturą jest w stanie nam zapewnić spokój, korzystanie z dziedzictwa tego ustnego wtedy, ale a teraz nie tylko, teraz mamy bardzo szerokie możliwości właśnie tych kobiet starszych z najbliższego otoczenia, nie zaczynanie wszystkiego od zera, bo to kurczę boli po prostu już na starcie i ta samotność nas wykańcza, jesteśmy strasznie teraz podzieleni, ale te wspólnoty są w stanie nas gdzieś tam postawić, sprawić, że to będzie harmonijne. Ty wierzysz, że na przykład twoja córka potrafi czerpać z mądrości kobiet, które są starsze, doświadczone lub które już odeszły. Matki. No, na przykład. Córka była mi ogromną inspiracją. Teraz już ma 21 lat i nazywanie świata na każdym etapie jej dorastania, tam od maleńkości aż po właśnie przez bunt nastolatki, aż po dorosłą kobietę. No trudno opisać, jakie to jest intensywne i jak otwiera bardzo. Ja musiałam, dostosowując do wieku dziecka, opowiedzieć jej o tym świecie, o tym, co właśnie w jakim, co to jest śmierć, co to jest życie, co to znaczy, jak jest dobrze, a co znaczy, jak jest źle. Małe dziecko zadaje takie pytania. Ja po raz pierwszy w życiu usłyszałam to głośno wtedy, kiedy o tym mówiłam. I jeszcze trzeba było właśnie mówić to takimi słowami, żeby to do dziecka dotarło właśnie, jak ma 4, umarł jej dziadek, jak miała 3 lata. No to gdzie on teraz jest? Co to znaczy? Potem co się będzie działo z jej ciałem? Ja stwierdziłam, że nie popełnię wszystkich tych błędów, które by były popełniane w moim domu rodzinnym. Cielesność, seksualność była tabu i bardzo wiele innych. Śmierć też, bo my tak naprawdę jedynym takim ostoją, jak to brzmi, ostoją śmierci, w domu była babcia, która umarła w wieku 85 lat, ale przynajmniej od 20 w szafie wisiał wieszak, w tym mnie pochowacie. Była przygotowana, tam była z tym wszystko, pogodzona. Łącznie z bielizną, tam pończochy, ona przykładała do tego wagę. On po prostu tak chce wyglądać w trumnie, miała odłożony na pogrzeb i opowiadała, jak to na wsi było. Na tej płycie też jest pod koniec płyty, bo to właśnie, jest linearnie. To jest takie przejście przez właściwie życie kobiety od narodzin. Do świadomej śmierci. To jest ważne, żebyśmy umiały się też na to przygotować. To jest część życia. Nie uciekniemy od tego. Kto się kiedykolwiek urodził, ten umrze. I dobrze jest żyć tak, jakby to miało nastąpić jutro. A skąd to imię? Skąd to imię, Vera? Się cieszyć. To mnie porwało. No w tym teledysku widać, że szalejecie w tych dziwnych, znaczy dziwnych, no, strojach. To jest nowa moda. To jest nowa moda vintage. Szklarska okolica, za niedługo cała Polska. Będzie tam jeździć do starych domów i wyszukiwać te kożuchy, czapy, chusty. Wspaniale to wygląda. Przede wszystkim o to chodzi, że nic nie musimy. Żeby czerpać radość, nie musimy mieć najnowszych gadżetów, ciuchów, które kosztują. Jak ja słyszę, że ciuch może kosztować ileś tam tysięcy, ja myślę sobie, nie marzyłam nigdy o takim ciuchu. Ale to na przecenie. W życiu nie dam, znaczy ileś tam tysięcy wzwyż. Wiesz, że nie widzę większego sensu kupowania ciuchów za ileś tam tysięcy. Jeszcze powtarzalne, które każdy wie skąd to masz i ile kosztuje, czyli to są symbole statusu, nie wiesz, nie ubioru. Ale skąd imię Vera, słuchajcie, na waszej płycie? To jest prawda. To jest ta pierwsza prawda. To jest to, co w kobiecie najważniejsze. To jest ta prawdziwa, archetypiczna kobieta. Jeszcze kiedyś czytaliśmy książkę Biegnąca z wilkami, Clarissy Pinkoliestes. Jako jedną z wielu tego typu, ale to była takie ukoronowanie właśnie poszukiwania tej takiej kobiety dzikiej, archetypicznej, prawdziwej. Tej, której cechy trwają do dziś. Tylko my w tej cywilizacji takiej zagonionej, zakurzonej, to wszystko staramy się gdzieś przykryć, udając, że są rzeczy ważniejsze. Nie ma. Jeżeli nie ma poczucia głębokiego spokoju, szczęścia, relacje, to jest to, co powinniśmy pielęgnować najbardziej. Relacje z samym sobą trzeba się polubić zwyczajnie.
jest mnóstwo podręczników, które mówią tak, najważniejsze pokochać siebie, tylko nigdzie nie jest napisane dokładnie, jak to zrobić. Mm-hmm. I co by to miało oznaczać? Tak. Relacja z najbliższymi, mm-hmm. z przyjaciółkami. To jest cudowne, tak współbrzmieć. Mm-hmm. Jeszcze pierwsze piękne odczytanie tej nazwy przyszło do nas przez internet z ukraińskiej strony. Mm-hmm. Dziewczyna napisała do nas, czy ta Vera to jest od Vira, czyli od wiara. Bo ja tak też to odczytuję, że to jest wiara w kobietę. Więc przepiękne odczytanie i pewnie też tak jest. Słuchajcie, muzycznie, bo tam jest i białe głosy słychać. I opowiedzcie, w czym się poruszałyście, pracując nad tą płytą? No musimy wymienić osoby, bez których to by tak nie brzmiało. Dżentelmenów. Dżentelmenów, tak. Mężczyzn z gatunku prawdziwych. Ciekawa jestem, co to jest. Tomek Harywaldowski to jest już taka postać, która jest multiinstrumentalista, muzyk genialny, który słyszy tam, gdzie już inni nie słyszą i potrafi tak to pięknie wszystko owinąć w dźwięki. Pracowaliśmy przy mojej poprzedniej płycie i wiedziałam, że chcę, żeby on gdzieś tam to produkcyjnie ogarniał, ale też Tomek Drozdek, też no tu już to słowo multi jest jeszcze zmultiplikowane, bo on gra na około 80 instrumentach etnicznych, ale w tym nie, się specjalizuje. Nie w jednym czasie. No na paru, tego nie potrafi, ale na paru na raz tak. potrafi. No potrafi tak, no, na dwóch przynajmniej, bo ma nogi, ręce, usta. To jest naprawdę niesamowite, jak można się zorganizować i faktycznie zagrać. Czyli człowiek orkiestra do niego bardzo pasuje. Tak, ale to też jest ważne, w jaki sposób on gra na tych instrumentach. On je rekonstruuje, wyszukuje na całym świecie, niektóre buduje nawet i on opowiada historię, maluje pejzaże, on gra emocjonalnie. To jest to, na czym wokół czego ta płyta jest zbudowana, na emocjach. No to też bardzo było dla nas ważne, dla nas jako Dagadany, przyjmując zaproszenie do tej płyty, żebyśmy nie tylko miały być tym etnoelementem, tylko żebyśmy pokazały całą swoją prawdę. My od samego początku, bo świętujemy 15-lecie, śpiewaliśmy i tradycyjne piosenki, ale też swoje kompozycje i wywodzimy się ze środowiska jazzowego. I chciałyśmy też pokazać tą i piękną melodyki polskiej i tę ukraińską duszę, która szczypie w serce. Teraz chyba szczególnie, prawda? Teraz w bardzo szczególny sposób. Ten czas jest dla nas bardzo trudny. Mąż dany jest cały czas na wojnie, zgłosił się, jest ochotnikiem. Więc to ten czas, szczególnie od wybuchu pełnoskalowej wojny, pokazał nam, jak należy czerpać z tego, co mamy i doceniać naprawdę każdą chwilę. I może to tak jakoś patetycznie zabrzmi, ale współpraca z Renatą jeszcze bardziej nam to uświadamia, bo chociaż znamy się w sumie niedługo, To ja mam wrażenie, jakbyśmy się znały całe życie i to bo od razu żeśmy weszły w swój świat. Kobietom nie jest tak zawsze łatwo się od razu dogadać i czuć więź i mieć tą empatię olbrzymią do siebie. Ja dzisiaj wstałam bardzo wcześnie, żeby tutaj dojechać na wywiad, a Renia przygotowała mi owsiankę i kawę, więc to jest właśnie to, co tutaj panuje. Mówiliśmy o tych kręgach kobiet, które może nie są dzisiaj tak popularne. Ja bym się nie zgodziła. Kobiety wracają do tego. Często jeżdżę na wieś i widzę, że też dużo dziewczyn zaczyna się spotykać. Wcześniej nie doceniały czegoś, co nazywa się kołem gospodyń wiejskich i to na nowo się tworzy. Po prostu to nie musi być obciachowe. Chodzi o koło. Chodzi o to, żeby się spotykać w kręgu, wymieniać się, pomagać sobie i pokazywać, jak możemy wspólnie razem coś fajnego zrobić. Sięgając i szanując naszych przodków. To jest też taki bardzo ważny czas, bo tak w Polsce mówi się, że dzięki kobietom zostały wygrane wybory, a z kolei w Ukrainie, jak obserwuję to, co się dzieje ciągle, bo ta wojna trwa, choć już chcielibyśmy myśleć, że jest gdzieś dalej, nie, ona jest ciągle tak samo blisko. Kobiety są i ofiarami, ale są tymi, które czekają, które zapewniają tym, którzy zostali poza frontem, trwanie, życie, prawda? To na nich spoczywa w tej chwili ten obowiązek.
No i tak było zawsze. Przez wieki, dokładnie, że kobiety musiały się nauczyć oprócz tego, że robić wszystko, co trzeba w tym życiu codziennym, to jeszcze scalać rodziny, mieć ten instynkt przetrwania. Mężczyźni szli walczyć i dalej tak jest, a kobiety zresztą też walczą, ale no właśnie tą dbają o tą substancję, o dzieci, o starszych, czekają na mężów, tak jak powiedziałaś o twojej członkini zespołu twojego. Mhm. No to jest z jednej strony bardzo trudny czas dla wielu ludzi, ale także to jest czas, który każdy czas zła może i zawsze generuje taką samą ilość albo i większą dobra. I na tym się trzeba skupiać, na tym, co mamy, co my możemy zrobić, a czasami człowiek może odczuwać paraliż, że co w obliczu jakiejś tragedii, co on może, kim jest, jaką ma funkcję w tym wszechświecie. I odpowiedzi na te pytania padają bardzo szybko. Na szczęście w naszym przypadku my zrozumiałyśmy, że naszą bronią jest też mikrofon i możemy coś z tym tematem zrobić. Choć powiem szczerze, wszyscy już by chcieli z tego obowiązku być zwolnieni. Bardzo się cieszymy, że ta płyta to jest święto życia. To jest absolutne święto życia, chociaż opowiada też o przejściu do śmierci, no to skupia się na tym, jak pięknie, godnie razem to życie można przejść. Mhm. A tych wskazówek, często jest tak, że młody człowiek nie słucha wskazówek starszych. Ja kocham przebywać ze starymi ludźmi. Mam swoją mistrzynię, do której jeżdżę na wieś, po prostu za każdym razem tej opowieści o tym, jak się spotykali na wsi, jak chłopaków się wyrywało na wsiowym różańcu. To są rzeczy, które powodują, że nie wiem, ja mam takie odczucie, że może bym chyba bardziej należało do tamtych czasów, chciałabym się w nich znaleźć, ale to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Marzyć o czymś, czego nie ma i iść wybiegać w inne czasy. My musimy stworzyć to, taki dzisiejszy świat, żeby swoim dzieciom żeby one miały takie odczucie, że chciałyby być w tym świecie. Bardzo wam gratuluję. I w środku to są wszystko młode dziewczyny. Że tylko jakby sytuacja zewnętrzna sprawia, że musimy stawiać czoła takim właśnie bardzo, bardzo poważnym tematom. I warto się gdzieś tam nie ograniczać. I też wzięliśmy to etno, no to jest etno, folk, world music, tam jest wszystko. Tam są instrumenty etniczne, ale też są nowoczesne brzmienia. I też właśnie o tym też jest ta płyta, że jak nie stawiamy sobie sztucznych granic, to jesteśmy w stanie żyć najpiękniej, jak się da. Ja powiem, że to są współczesne, tradycyjne piosenki, bo czym tradycyjne. Tak, czym jest muzyka tradycyjna? To jest mądrość, która była przekazywana. I to nie jest tak, że kiedy się ktoś stworzył i już nie może tworzyć czegoś nowego. W dzisiejszym świecie dopisuje swoją ta mądrość jest tak. Korzysta się przez nas najlepiej zapisana. Korzystać z kompletu, ze wszystkiego. Bardzo wam dziękuję. Vera to ja, to jest tytuł płyty, która już wkrótce, trasa 2 lutego. Premiera płyty i początek trasy. Tak, ale teledysk już można oglądać, słuchać, bawić się z wami. Myślę, że na ten świąteczny czas to też jest bardzo, bardzo piękny utwór. Daga Gregorowicz, czyli część zespołu Daga Dana i Renata Przemyk. Bardzo wam dziękuję. Vera to ja, ale też ty i ty. Każda i ja. I każda z was. A teraz zapraszam też będzie muzycznie, na relację z premiery filmu o najstarszej DJ-ce polskiej, Wice. Znacie Wikę na pewno, kojarzycie, prawda? Oczywiście. No więc właśnie, zobaczmy, co się wydarzyło na tej premierze. Virginia Schmidt, czyli po prostu DJ Wika, to najstarsza DJ-ka w Polsce, która udowadnia, że wiek to tylko liczba. I właśnie w wieku 85 lat doczekała się filmu dokumentalnego na własny temat. A my zaglądamy do warszawskiego kina Atlantic na jego premierę. Wiko, kiedy dowiedziałaś się, że chcą zrobić na twój temat film? Jak zareagowałaś? Ja się dowiedziałam, to było przed 4 laty.
No, zareagowałam, powiedziałam, że dlaczego o mnie po prostu, ja nie widzę powodu, żeby o mnie robiono film, bo dlaczego ja? Dlatego, że samą siebie próbowałam przekonać, że proces starzenia się, przemijania nie oznacza tragedii, bo ja mam obsesję, każde moje urodziny to staram się znikać w ogóle z tego świata i chciałam siebie przekonać, ale też inne kobiety, bo głównie niestety kobiety mają tą właśnie taką tendencję do obawy przed tym, jak będzie wyglądać ich starość, do tego, że ona może być piękna, że można żyć na swoich własnych zasadach. Jesteś DJ-ką od lat nastoletnich, odkąd byłaś na przykład studentką? Pracowałam w resocjalizacji, pracowałam z młodzieżą po wyrokach sądowych. No w ogóle te 30 lat pracowałam w ogóle z uzależnionymi, trudnymi przypadkami. Świat muzyki to był przez przypadek, bo dlatego poprzez muzykę mogłam dojść do tego, ażeby promować tolerancję, żeby promować, walczyć z przemocą. Ta praca na stanowisku DJ-ki pojawiła się dopiero na emeryturze. No, dopiero na emeryturze, w ogóle nie miałam... Ale jak rozkwitła za to. Ja nie miałam zamiaru w ogóle być DJ-em i w ogóle cały czas myślę, że ja jestem tylko Janką muzykant, żaden DJ. A w nawiązaniu do tego filmu, tak. Czy ty czujesz się samotna? Ja kocham samotność. Dlaczego? Ja po prostu dlatego, że samotność daje mi poznanie siebie, daje mi porozmawianie z sobą samym. Ja mam tak dużo kontaktów i tak dużo pracy w moim wieku, że ja muszę być samotna, nie sama. Samotna po to, żeby się pozbierać, żeby po prostu nie mieć takiego chaosu w głowie. A bywasz też samolubna? Nie wiem, może trochę, zawsze człowiek nie, samolubny, to raczej jestem człowiekiem raczej bardzo otwartym i powiedziałbym, kocham ludzi i jestem nadwrażliwcem. Wika, muzyka jest nieodłącznym elementem twojego życia. Jakie miejsce najmilej wspominasz, w którym grałaś? Grałam w Paryżu, grałam w Londynie, grałam, ale to są dla mnie bardzo, powiedziałabym, takie wyzwania. W Moskwie grałam, prawda, w Wilnie grałam. Że ja przełamałam tabu, to też to sobie muszę przyznać, bo zawsze był DJ tylko i wyłącznie, prawda, młody, ciacho. A tutaj cholera piernik zamiast ciacha. Na jaki wiek, Wika, ty się czujesz? Czy ja się czuję na tyle, co mam, ale dusza moja ma 25. Wikę kojarzymy jako bardzo pozytywną osobę, ale czy ten film będzie pokazywać jej różne oblicza? Czy to będzie taka historia słodko-gorzka? Oj tak, dokładnie słodko-gorzka, ale mam nadzieję, że widzowie wyjdą z tego kina z dominującym, z tego filmu z kina z dominującym posmakiem słodyczy jednak, mimo wszystko. I to jest pierwszy film w moim dorobku, który jest filmem, myślę, że optymistycznym. Ten film dedykuję przede wszystkim memu pokoleniu i młodym, żeby zobaczyli, że największą wartością człowieka jest najdłużej zachować samodzielność i niezależność i zdrowie. Film Wika w kinach od 26 grudnia. Takiego seansu przed Sylwestrem nie można przegapić. Aquellos ojos verdes de mirada serena que en mi alma dejaron eterna sed de amar. No a teraz
gość szczególny. Marcin Masecki, kompozytor, pianista, aranżer, twórca muzyki filmowej. Współpracował m.in. z Pawłem Pawlikowskim. Wydał płytę, na której na dodatek śpiewa Boleros i Mas, tak? Czyli Bolero i inne rzeczy. Płyta inspirowana muzyką latynoamerykańską. Marcin, kiedy tak się zachwyciłeś swoim głosem, że postanowiłeś zaśpiewać? To nie tak, że się zachwyciłem zupełnie swoim głosem. Chociaż może w pewnym sensie zachwyciłem się sytuacją. Byłem, to było rok temu, ponad już rok temu, nagrywałem zupełnie co innego. Nagrywałem wariacje goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha. Które ukazały się? Które się nie ukazały, więc jak gdyby pracowałem nad pewnym utworem, który nie wszedł, nie ziścił się. Natomiast pod sam koniec sesji zostało nam 3 minuty na taśmie i porozumiewałem się z inżynierem w reżyserce przez mikrofon, bardzo stary, to jest stare studio ze starymi mikrofonami, starym sprzętem, wszystko na taśmę było nagrywane. I jakoś ten zachwyciła mnie barwa, tak, ten filtr jakiś, przez który przechodził mój głos przez ten mikrofon i poprosiłem Piotrka, słuchaj, nagraj mnie też tutaj z tym mikrofonem technicznym takim, zaśpiewam piosenkę. I zaśpiewałem, nagrałem piosenkę Aquellos Ojos Verdes, która stała się singlem płyty. Oczy zielone, tak. Tak, te zielone oczy. No i te i właśnie co śmieszne, tam dużo pracy poszło na te wariacje goldbergowskie, ale ostatecznie... Ale na razie to, inne wariacje postanowiłeś przywołać. Przywołać też klimat twojego dzieciństwa, bo 7 lat w Kolumbii, dziadkowie poznali się w Argentynie, dobrze mówię, tak? Później w Buenos Aires, więc gdzieś ten klimat w tobie osiadł, ale zastanawiam się, czy takie 7-letnie dziecko coś muzycznie pamięta, czy zostaje tylko rodzaj takiego feelingu, energii. Więc chyba to drugie, ale nie wiem, czy tylko, bo to aż tak mi się zawsze wydaje, że jakbyśmy zostali w Kolumbii kilka lat dłużej, może trochę szkoły, jakbym zaznał chodzenia do szkoły, to bym jakoś tam bardziej, no wiadomo, z każdym rokiem byłoby mnie tam więcej. No więc to jest taki kuriozalny czas, bo 7 lat to nie jest ani mało, ani dużo. W sumie sporo jak w tym okresie takim dziecięcym, ale nie mam konkretnych takich... Wspomnień, jakichś piosenek. Tak, to jest bardziej sfera feelingu i jakiegoś takiego bliżej nieokreślonego, na przykład zapachy, pamiętam zapachy. A, to fajne. Ale niedawno... Ale mówisz po hiszpańsku, prawda? Mówię, tak. No właśnie. Mam żonę z Argentyny, używamy tego języka. Ale niedawno mi wysłała moja mama zdjęcie, jak w przedszkolu tańczę kumbię. Która jest jednym z gatunków reprezentowanych tutaj. Więc jednak coś tam się wydarzyło. A no właśnie, jeśli chodzi a propos tańca, to tak, nie dość, że polubiłeś swój głos, to chyba też ciało, bo teledysk do jednego z utworów, no to jesteś ty z nagim torsem, wyginasz się tak tam bardzo śmiało, powiedziałabym, także i głos, czyli lubisz siebie, Marcin, po prostu. Doszedłem do tego w końcu. Dojrzałeś do tego, żeby siebie polubić. No a teraz serio, bo ja uwielbiam ten rodzaj muzyki, tanga, bolera, właśnie te walce. One mają w sobie rodzaj i melancholii, i takiej nostalgii. Czegoś, czym nasze życie jest wypełnione, między miłością, rozpaczą, dążeniem do śmierci, ale jednak czymś takim niedookreślonie pięknym. Tak, no tam jest jeszcze to zalane w dużej mierze wspaniałym klimatem i słońcem. Gdzie to było nagrywane? Rytmem. To było nagrywane tutaj w Warszawie i w Berlinie. A, to wspaniałe, słońce i klimat. Wielu różnych, mówię o muzyce, ale tak, to co mówisz, to jest, masz rację, że w tym jest bardzo dużo melancholii i wydaje mi się, że w tym jest jeszcze więcej melancholii niż w oryginalnej wersji. Tak. Ponieważ właśnie to było nagrywane w Warszawie tutaj. Warszawski splin jednak przeniknął. I też dość świadomie nie starałem się udawać latynosa i żeby, jak gdyby nie chciałem nagrać płyty południowoamerykańskiej, tylko płyty z muzyką południowoamerykańską. Widziano jednak z naszej tutaj perspektywy i z, no chciałem, żeby to była osobista wypowiedź, a nie przebieranie się za coś. No nie przebierasz się, raczej się rozbierasz. A powiedz mi, Marcin, bo tam jest taka ciekawa historia. Przeczytałam, że trafiłeś na część
utworów, słuchając muzyki do filmu, tak. Ścieżki dźwiękowej do filmu i zaintrygowały cię chyba dwa utwory i dotarłeś w jakiś absolutnie cudowny sposób do kogoś, kto kultywował tę tradycję, zbierał tę muzykę. Tak, tak. Jest to, mówimy o walcu wenezuelskim. Właśnie, walc wenezuelski. Ja pamiętam taki film Ghost World z 2000 roku, w którym Steve Buscemi jest kolekcjonerem płyt i puszcza młodziutkiej Scarlett Johansson dwie takie malutkie płytki z muzyką Lionela Belasco. I to są dwa walce wenezuelskie. To jest strasznie stare nagranie. I zawsze pamiętałem, te utwory jakoś tam ze mną były. I podczas pandemii, jak się pozmieniało nam dużo różnych rzeczy, pojawiło się sporo czasu, zacząłem research i zacząłem szukać więcej utworów tego kompozytora, Lionela Belasco. I nie mogłem znaleźć. I sobie pomyślałem, jak to jest możliwe, przecież wszystko jest w internecie. Znalazłem w końcu, dokopałem się do wydawnictwa 7 fortepianówek, czyli wersji takich na fortepian zrobionych jego kompozycji, ale jakoś czułem, że jest więcej. I na końcu tego pieczątka z Uniwersytetu w Caracas. Więc napisałem do Uniwersytetu w Caracas, tutaj to, czy ktoś u was coś z tym. No tak, jest taki profesor Eleonor Ramirez. Dobrze, czy mogę prosić o kontakt do profesora? Tak, proszę. Napisałem do profesora. Profesor w ogóle tak bardzo sceptycznie, nie wiedział, o co mi chodzi. Kilka maili musiałem napisać, żeby w końcu on zrozumiał, że rzeczywiście interesuje mnie ten temat i chciałbym wiedzieć, czy jest więcej coś o walcu wenezuelskim, bo mam takie przeczucie, a nic tutaj nie wiemy po tej stronie świata o tym. I ostatecznie, jak jakoś już doszedł do tego, ja mówiłem, że chętnie kupię publikację. Proszę mi wskazać, czy w ogóle coś jest. No więc profesor podzielił się ze mną dziełem jego życia. Mówił, że miał stronę internetową, na której sprzedawał partytury, ale nikt nie był zainteresowany albo nie było wystarczająco dużo zainteresowania. W każdym razie on zbierał przez całe życie nuty do walca wenezuelskiego, który jest gatunkiem od 1850 roku po dziś dzień. Więc jest cała historia, jest tego mnóstwo. Nie wszystko jest wybitne, bo to jest też muzyka salonowa, taka użytkowa. Ale dużo perełek. I też fantastyczne było znaleźć coś, czego nie ma w internecie. Ale za to teraz już jest na twojej płycie. Dwa z tych utworów właśnie, z tych potężnych zbiorów znalazły się tutaj. Jeden to jest właśnie walc El Diablo Suelto z 1888 roku. Wow. I drugi El Carnaval też z tego okresu. Więc tak, no to była wzruszająca przygoda. Tak, piękna. I nawet chyba nie kosztowało cię to bardzo dużo, bo z tego, co gdzieś też przeczytałam, to profesor powiedział, że masz mu zapłacić co łaska za to, tak, za udostępnienia tej muzyki. No, zapłaciłem mu $100, nie wiedziałem ile, co i jak. No. Super, super. Bo to naprawdę było bardzo dużo. No, dzieło życia, jak to wycenić, nie wiadomo. Jasne. Ale podoba mu się płyta, więc dostałem jak gdyby... Dostałeś zgodę, tak. Czyli co, Bach poszedł w odstawkę. Na razie tak, no. No słuchaj, przegrywa z tangiem, z bolero, z walcami z tamtego rejonu świata. Ja bardzo, bardzo tę płytę polecam. Wsiąkłam w nią całkowicie. Jak się zacznie słuchać, to naprawdę już się w tym zostaje, więc bardzo ci, Marcin, dziękuję za bardzo to przeżycie. I rozumiem, że będzie można też na żywo posłuchać ciebie. Tak, tak, tak. Startujemy z koncertami w nowym roku. Od stycznia już, w styczniu będziemy, w 16 stycznia w Filharmonii Łódzkiej, a warszawską premierę mamy 11 lutego. Ja jeszcze tylko wspomnę, że oprócz mnie i mojego głosu i mojego właśnie nagiego torsu na tej płycie... jeszcze coś jest, tak. Jest jeszcze wspaniali fantastyczni muzycy, tak, powiedz, tak, koniecznie. Z którymi pracuję regularnie od lat. Jest to Jerzy Rogiewicz na perkusji oraz Max Mucha na kontrabasie. I też współtworzą brzmienie tej płyty. I też nie oczekiwałem od nich, żeby grali właśnie jak latynosi. Więc wydaje mi się, że stworzyliśmy tutaj wszyscy razem coś takiego transatlantyckiego. I jestem z tego dość dumny. I to się wszystko zgadza. Dzięki wielkie. Dziękuję. W rezerwacji to już wszystko, ale za to w Pardon to tu jedyny koncert w Polsce Aleksandra Hawkinsa Trio. Wspaniały brytyjski jazzman wystąpi tutaj, więc przybywajcie, posłuchacie, zachwycicie się z pewnością. Do zobaczenia za tydzień.